Witam wszystkich, moi drodzy. Maciek mi uciekł, ale nie odnalazł się. Nie no, musiałem paczkę znaleźć na test właśnie takie petardy. Nowość tego roku 2021, petardy Hammer H2 GTR. GTR to jest taki właśnie samochód. Trochę śmiesznie, ale okej. Takie właśnie petardy. Wyprodukowano gdzie? Bo ja wiem, nie wiem, na pewno nie w Chinach, z tego co słyszałem. Ale nie wiem. Jak znajdziesz, Albania. Już widzę, Albania o, stąd. Produkcja albańska, 20 sztuk w opakowaniu. Na jedną petardę przypada 2 gramy. Ile jest w realu, nie wiadomo. Nie rozbieram pirotechniki. Na paczuszkę 40 gram. Certyfikat CE. Kategoria F3, czyli petarda. To nie jest emiter, tylko petarda. Kod produktu, kod katalogowy, przepraszam, SHA-1B. Indeks H2 GTR. Coś takiego. Piktogram, materiał wybuchowy. No i tyle. Instrukcja obsługi jest w języku polskim, czyli to jest najważniejsze. Pakowane są w takiej folii. Ląd dugawy widać. Tak, przypominające Doom Boom 2G. Ciężko, ale myślę, że to ma być gruby stres. No, a no też. Gruby stres, więc trzeba nam napakować tradycyjnie. O! O kurde. To widzisz. Widzicie, jaki pakiet? No bogato. Pakiety. No bogato. A, to panie Fedk. I mamy mianowicie jedną sztukę. Już pokazuję. Cyk. Jakość wykonania. Gipsu nie ma. Oczywiście. Mianowicie. Cała czaszuszka. Certyfikat. O, już jedna kreska. Co trzeba sprężać ruchy. Kategoria F3. 2 gramy. Zobaczymy. Jeszcze jeden odcinek został nam do nagrania, więc sprężamy ruchy. Dobra. Pokazuj synuś, zapraszamy do oglądania. Miejmy nadzieję, że będzie to strzelało w miarę głośno. I znowu zapalniczka mu umarła. Jest dość chłodno. Trzeba się do auta po zapalniczkę. Oj, synuś, to ja z tobą mam. A gdzie je masz? Z przodu! Ty, dobrze strzeliło. Dość dobrze strzeliło, odpaliłem. Masz coś? Jedna. Aha. Mogłeś też drugą. Dobra, słyszałeś? Słyszałeś. W aucie głośniej. Głośno? Fajnie strzeliło. Cena za pakę około 25 zł. No Albania, no wiecie, no prestiż. Nagramy, tak? Tak. Dobrze. Odpali, o synuś. Czy to w ogóle miało gaz? Chyba jej nie naładowałem. Gdzie masz jeszcze tamtą piątą? W samochodzie. No tu. No co, no 5 zabrałem. Zobaczymy. W miarę. Słabe 2 gramy. Ujdzie. Słabe. No mamy jeszcze test C4. C4 nie ma 2 gramy. 2 gramów, przepraszam. Proszę. Czyli honory. Tak, jeszcze zapalniczka gada. Gada. O! O. Mianowicie. Trochę dziwnie to. O, tu jest gramowa petarda, tu jest 2-gramowa. Tak dla porównania. Dobra. Możemy jeszcze rzucić. Możemy. Szybki, krótki teścik. Ze względu na baterię zapasowe niestety nie mam. Jest trochę zimno, już jesteśmy tutaj ponad godzinę, więc... Więc no. Kończymy na dzisiaj. Dobra. Proszę. Czuć. Ląd mają specyficzny. No tak blisko. Tak blisko. Chcę poczuć tą siłę. Jeśli chodzi o głośność, głośne. Głośne są. Fajne, głośne petardy. Nie są najgorsze. Nie są najgorsze. Tak. No ale jeśli chodzi o gramaturę, 2 gram, no może mają. Może dla mnie taki porządny 1,5 grama, nie 2 gramy. Ale zobaczymy. No. Sami zdecydujcie, że jak spotkacie gdzieś, warto kupić, czy nie warto kupić. Ja tak nie będę tego recenzował. Czemu? Ja za 25 zł na trochę drogawo, no produkcja albańska, no wiecie, no. 25 koszty produkcji plus transport. Trochę drożej wychodzi, więc no.
producent. Czyli kupujcie, moi drodzy, jak spotkacie. Tak. Nie no. Hit. No nie jest inno, dobra. Plus, że ma 2 gramy. I to byłoby na tyle. Bądźcie jak z nami. Chcecie, jak się wam spowodają, może spowodają. Spodobają. Spodobają, no to możecie kupywać. Ja bym na przykład teraz nie kupił. Jeśli zostaną takie petardy ogólnie, no, jako najmocniejsze, no to... Ale są jeszcze te od Jorge, te Super Gato, te wszystkie specjal, no, pomarańczowe itp. No. Okej, okay. Ja się z wami żegnam. No. Uważajcie ostrożnie, właśnie, żebyście w dłoni czegoś takiego nie trzymali, bo to już może wam zrobić krzywdę, moi drodzy. Tak. Także bądźcie ostrożni, kochamy was wszystkich. Żegnamy się z wami. Siema.